Znajdujemy się w tym momencie przy odmianie PR44D06. Przypomnę, że jest to mieszaniec w technologii Maximus, czyli jest to odmiana półkarłowa. Znajdujemy się w takim miejscu na polu, gdzie bardzo dobrze widać tą różnicę pomiędzy odmianą tradycyjną, odmianą standardową, a właśnie odmianą półkarłową. Widać to przede wszystkim oczywiście na wysokości, jeżeli chodzi o wysokość rośliny. Zmierzymy sobie wysokość, może właśnie. W tym momencie jest to, drodzy Państwo, około 65-70 cm, także jest to około 20 cm niższa roślina w stosunku do odmian standardowych i faktycznie ta biomasa w porównaniu odmian w technologii Maximus do odmian mieszańcowych, takich standardowych, to jest to około 20-25% niższa biomasa, co oczywiście ma przełożenie na niższe zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o wodę i składniki odżywcze. Jeżeli chodzi o termin kwitnienia, to tutaj widzimy, że ta odmiana bardzo ładnie dogania te odmiany o wcześniejszym terminie kwitnienia. Ona ma taki termin kwitnienia średni, średnio późny, natomiast widzimy, że to przesunięcie w stosunku do poszczególnych faz rozwojowych jest jakby na plus dla tej odmiany. To znaczy ona wolniej wystartowała w tym, normalnie startuje wolniej na wiosnę, co w tym roku miało niebagatelne znaczenie, jeżeli chodzi o te przymrozki, ponieważ tutaj na tej odmianie właściwie nie widzieliśmy żadnych skutków przymrozkowych. Zobaczymy faktycznie, kilka roślin, ładny system korzeniowy, roślina również o takim właśnie niższym pokroju, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rozgałęzień, także to też nie jest wcale mało. Oczywiście z racji wysokości pokroju rośliny jest ich mniej, natomiast są to również rośliny w takim typie świecznika, które bardzo ładnie mimo wszystko budują te rozgałęzienia boczne i na nich budują swój potencjał plonowania. Tutaj, tak jak ostatnio widzieliśmy, właściwie nie widzieliśmy żadnych uszkodzeń mrozowych. To się potwierdza w tym, również w tym obrazku, który mamy teraz. Tutaj nic się nie dzieje. Myślę, że w przekroju poprzecznym doskonale to widać. Żywa tkanka, bardzo dobrze, mimo wszystko uwodniona, biorąc pod uwagę te warunki, które mamy. Ładnie rozbudowany system korzeniowy, który cały czas jednak te resztki wody ciągnie do góry. Tak więc widzimy, że to może być naprawdę dobry rok dla tych odmian półkarłowych, między innymi dla odmiany D06, ponieważ one wykorzystają tą wodę, która w tym momencie jest dostępna, natomiast nie obserwujemy na nich żadnych uszkodzeń mrozowych, czy na pędzie głównym, czy na łodydze.